dzisiejszym sobotnim świątecznym daily vlogu nie zabraknie wam choinki ubierania, świątecznego śpiewania i mojego fałszowania. Tak więc witam was w kolejnym sobotnim vlogu. Dzisiaj, jak widzicie, tak bardziej świątecznie, tylko jeszcze tutaj nie ma ozdób i zaraz po nie pójdę, więc będziemy tutaj stroić teraz choinkę. Tutaj gdzieś ją postawimy i będzie zaraz git, więc zapraszam na dzisiejszego sobotniego vloga świątecznego, special edition. No i gotowe. Wystarczy teraz tylko włączyć i będzie gitara. Tylko jeszcze ją tutaj przeniosę. W ogóle teraz zacząłem kręcić na manualnych ustawieniach, więc mam nadzieję, że obraz będzie dużo lepszy. Wcześniej było wszystko na automacie kręcone, teraz jest wszystko na manualu. W sensie przysłona, ekspozycja i czas otwarcia migawki też jest na manualu. Tak więc obraz powinien być trochę bardziej jaśniejszy. Klasyka świąt. No i to mi się podoba. O to chodzi. Tak więc korzystając z tego, że jesteśmy tutaj w takiej scenerii, chciałbym wam życzyć zdrowych, szczęśliwych, pogodnych i zdrowych świąt. Już wam mówiłem na początku, ale nieważne. Zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, że szczęście, zdrowie w życiu są najważniejsze. I też wam życzę, żebyście te święta spędzili razem ze swoimi najbliższymi osobami, z rodziną. I wszystkiego dobrego. Nowego roku wam jeszcze nie będę dobrego życzył, ponieważ za tydzień jest też vlog. Więc możecie wpaść i go obejrzeć. Tak więc tak, ja zaraz idę na Wigilię. Tak więc tutaj. Tak więc widzimy się później. Bo jeszcze nie kończę tego vloga, bo jeszcze nie. No, ja już po Wigilii. Musiałem zdjąć sobie tą czapkę, bo ile można z tymi chodzić. Całą fryzurę sobie zepsułem. Nieważne. Dajcie znać, czy widzicie różnicę w obrazie, bo są teraz, tak jak mówię, są ustawienia bardziej customowe moje. I widzicie, jak na przykład sobie teraz zmienię ISO, to mogę sobie zjaśnić obraz, ale wtedy jest więcej szumu, tak mogę zmniejszyć, tak jest optymalnie. Tak więc dajcie znać, czy widzicie jakąś różnicę między obrazem wcześniejszym a tym. Bo oprócz tego, że ja mogę sobie teraz dostosować te wszystkie parametry, to jest jeszcze zmniejszony kontrast i tak dalej, i kolory są dodane trochę mocniejsze i tak dalej w aparacie. Więc dajcie znać, czy jest jakaś różnica, bo może akurat coś trafiłem, że będzie lepiej to wyglądać. Bo oprócz tego, to mówiłem wam, że mogę sobie przysłonę zmienić i czas naświetlania jednej klatki. I także tak, teraz sobie wszystkie obczajam customowe rzeczy, żeby jak najlepiej te filmy wyglądały. Wszystko dla was. Wszystko dla was, żeby jak najlepiej wszystko wyglądało. Widzicie teraz na przykład, mam tą przysłonę ustawioną na najniższą, czyli u mnie jest 2.8, a mogę sobie zmienić na przykład na 10 albo 11 i nie słabo widzicie, a teraz patrzcie, pyk. Nie dość, że zmieniam przysłonę, to jeszcze się fajnie rozmazuje tło. Super sprawa, nie? No i widzicie, kurde, zamiast kręcić odcinek, to ja sobie ziemniaka oglądam. W ogóle, patrzcie. Tutaj miałem głośnik przywieszony i mi razem z farbą mi zeszło i muszę to pomalować teraz. Ten głośnik był. On był przyczepiony na taśmę
montażową i później to zdjąłem, bo już się zaczęło odklejać, nie wiadomo dlaczego. I takie zostało, nie podoba mi się to, muszę to zamalować farbą. Patrzcie, kto przyszedł was odwiedzić. No tak więc ja już powoli będę kończył, bo później goście jeszcze przyjadą i chcę też mieć troszkę czasu dla nich. Tak więc dzięki za obejrzenie tego filmu. No i też chcę, żeby się vlog na czas ukazał, tak więc to też jest ważne. Tak więc dzięki serdeczne za obejrzenie filmu. Ja jeszcze raz wam życzę z mojego serca zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. A na Sylwestra się jeszcze będziemy widzieć, także to nie, tylko kot sobie lata. Sobie poszedł na łóżko, no nie, niezbyt. Kabel od iPhone'a został. Został ten kabel od iPhone'a. Już mi kabel zacznie ze mnie wyjść. Tak więc jeszcze raz wam życzę zdrowych, pogodnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności. Może to muszę to na nowy rok, ale pogody ducha i tak dalej. Tak więc życzę wam szczęśliwych i zdrowych, pogodnych świąt ode mnie i od mojego kota pewnie. Tak więc dzięki za obejrzenie tego filmiku, do następnego vloga i na razie.